Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie w Heroesach i dzisiaj nareszcie zrobimy to, co miało się już stać jakiś czas temu, czyli będzie prawdopodobnie konfrontacja z przeciwnikiem, chociaż chciałbym jednak te aniołki tam zachować w moim zamku. A co najgorsze, to rozwinęłem sobie tą. Ojejku, najgorzej. Rozwinęłem sobie gryfy zamiast rozwinąć sobie cytadelę. Nie fajnie. W sensie rozwinę sobie wieżę gryfów zamiast cytadeli, a teraz prawdopodobnie będzie atak. O, dziwo nie. W jakimś stylem nie, ale jest. Jednak jest atak. On przeprowadzony tutaj. W sensie jest on przeprowadzany w sumie. Ładnie mówiąc. Jak daleko mają zasięg tych harpii ich? Wystarczające, żeby mi załatwić dwie jednostki, okej? Okay? W sensie, żeby próbować mi załatwić dwie jednostki. Najgorsze to są harpie wiedźmi, to nie są zwykłe harpie. Świetnie, teraz bym się tak ustawił, że jestem trochę w dupie. Przepraszam za wyrażenie, tak to wygląda niestety. Dobra, niech ci się ustawią na spokojnie. Jest do mnie pieprzony rzucał teraz tymi. Tak się nazywa. Piorunami. Dobra, anioły też niech się cofną. W stanie mi zaatakować. Kurwa, jestem w stanie zaatakować wszystko. Pieprzone harpie wiedźmy, trzeba jej załatwić jak najszybciej. Świetnie, jeszcze mi się rzuciły tutaj na głowę piekielne ogary. Harpie tam najmniejszy problem, bo jeszcze możemy skontratakować. Niestety piekielnych harpii już nie da się skontratakować. To mnie najbardziej w tym wszystkim boli. Dobra, spróbuję zrobić. Przepraszam, jest piekielnych harpii, piekielnych ogarów, nie piekielnych ogarów. Derbeł się nie da skontratakować, natomiast da się skontratakować wszystko tutaj jeszcze oprócz harpii wiedź. Bo to o nie mi chodziło. Dobra, atakujemy je, bo one zostały tam jakoś tak bardziej na boku. Dobra, atakujemy też na nie. Trzeba wyjść z zamku, bo i tak mam takie dziury w zamku, że ten zamek to wygląda jak Szter Szwajcarski albo jak Kermoren. Kappa, pozdrę takumaty. Dzisiaj nie mówię tej o samej nazwie, tylko ogółem o jakby tym, do czego nawiązuję, mówiąc, że ten zamek wygląda jak Szter Szwajcarski. Dlaczego porównałem go do Kermoren akurat. Walimy. Wygramy to chyba raczej, ale powiem wam szczerze, jeżeli zaatakuję drugą jednostką, to... Nie, to będzie krucho z nami, no. Będąc szczerym. Po prostu tego nie wygramy wtedy już. Czy jakaś tam szansa jest, bo mamy te aniołki nasze, ale powiem wam, że jeżeli nawet to wygramy, to będzie to okupione takimi istotami, że to mi się w ogóle nie opłaci. Natomiast teraz, no, powiedzmy, że w miarę nam się to nawet udało. Podstawę magia ognia raczej, jeśli chodzi o tą postać. Zdążymy się tutaj cofnąć. O Jezu, to nie ten bohater, to nie ta bohaterka, najgorzej jeszcze. To już w ogóle spieprzyłem, tak. Wydawało mi się, że mam Chrisa tak blisko, nie wiem dlaczego, znaczy Chrisa. Będę na niego mówił Chris, bo tak jest mi łatwiej i szybciej. Cytadela. Nie mamy kasy. Okej. On mi oczywiście porozwala wszystko po kolei, po drodze. Czemu by nie? Miałby tego problemu nie zrobić. Więc jest z Wallem. Natomiast Chris, ty chłopie tutaj się cofnij. Zniszczymy tego bohatera. On ma niedużo, on ma jakieś... Nie wiem, pewnie jedną albo dwie jednostki czy coś. W sumie to można tą babkę wyjąć stąd. Prowadzić nią. Pytanie, czy ona będzie miała na tyle ruchu, żeby go zaatakować. Tak, będzie miała. To, czyżbym miał rację? Dokładnie. Jest tutaj jeden gob, przepraszam. Nie magok. Jeszcze 7 HP mu zostało, najgorzej. Jeszcze nie mi coś zabije, chciałem powiedzieć właśnie. Ja pierdykam. Najgorzej po prostu. Najgorzej, straciłem tej jednostki i w ogóle a nic nie zrobiłem. Ale to jest przypał. Strasznie. Dobra. Trzeba się ogarnąć i w końcu zacząć jechać sensownie do przodu. Ja mam teraz tylko 1000 golda, więc nie powiem co mogę sobie zrobić. Nie, nie w tą stronę. W tą stronę, niech wszystko idzie. Siła o 3, siła o 2, ale zdolność obrony też. Dobra, nie, ja potrzebuję ataku. Ona się może bronić. Siła ataku o 2 to może tam dać tej drugiej. Ta druga w ogóle ma. No nic nie ma, okej, to nieważne. Nie, przepraszam, to jest ta pierwsza chwila, ta druga. Ona ma coś? Ona ma anioła. Okej, to może mu go oddać. To jest wszystko, dobra. W takim razie Chris, teraz ty, w końcu twoja tura. Twoja kolej, będziesz mistrzem czy coś. Pokémon, najlepiej.
Nie muszę się tutaj przydzielać przez te złe oczy, jak już tutaj poszedłem, to już to zrobię. Chyba, że one ode mnie uciekają. Zostaje ucznictwo, no to fajnie by było, ale ja już chyba mam, tak? Mam ucznictwo, okej, super. Też na właśnie poziomie podstawowym. Powoli rekrutujemy cokolwiek. Jakby tak to olewam, bo też czuję, że mam już wystarczającą armię, żeby móc spróbować tam wejść pod ziemi. Bo chcesz sobie tylko pozbierać resztę pierdół, którą mogę. I tak sobie w ogóle wybudujmy. Okej. Okay. Tak długo jak się nas przeciwnicy nie czepiają, tak długo jestem spokojny. To się wiecie, próbują podbić zamku. Nie zniszczyć na przykład moich kochanych dwóch tutaj przyjaciółek. Fajnie, niech będzie. Myślę, nie wiem po co miałby mi być. Co ja robię w ogóle. Wczoraj wyjechałem, no ale dobra, już trudno. Przejmę sobie laboratorium przez przypadek. Bo już tutaj jestem. I teraz się cofniemy. Panie Chrisie, proszę tutaj zejść do podziemi. Harpy uciekają, w takim razie niech spadają. Mamy gniazdo harpy, które nam się na nic nie przyda. Mamy jeden z zamków, czyli tak powiem, że to może być jeden z pół zamku, bo drugi będzie pewnie po drugiej stronie przeciwnika. Czekajcie, jeszcze zobaczę jedną rzecz tylko. Ważniejsze. A, okej. Okay. Liczba miast. Tak, zdecydowanie on ma po prostu dwa lub więcej miast. Bohaterów ma trzech. I w sumie to tyle, co wiemy. Okej, okay, mogę przerwać kolejkę, raczej dokładnie ją zakończyć. Dobra, wbijamy mu się tutaj. Tak, myślę, że się wbijamy po prostu na hamot. Jak największe skurczybyki. Kamienna skóra. A moje anioły. Ona hanią może chyba stać. Dobra, nie, niech atakuje na Gogi. Panowie aniołowie, niech tutaj pójdą. Ja mam nadzieję tylko, że nie stracę żadnych aniołów ani archaniołów, bo wtedy to by było słabo. Już chyba już straciłem, co? A już straciłem jednego anioła. Niedobrze. Czy ja sobie to nadrobię, to prawda, ale i tak nie chcę aż tak bardzo tych jednostek tracić. Walnimy w te. Co to są? To nie są nawet chochańcy. Chochańcy, tak. To jest chochańce. Chowańce chciałem powiedzieć. Chochliki oczywiście to są. Tu demony, czy. Dobra, niech będą czarty. Okej, okay, walnimy w tego ifryta. To jest ifryt sułtański? Nie. Tylko ifryt. W sumie to powinien był rozpoznać potem, jak mi skąd nie walnął obszarowych. Nie, czekajcie, ja jeszcze aniołami żyję, okej, okay, dobrze idzie. Myk, poszło. Archanioł, czy on mi może przypadkiem... Tak, on mi może skrzesić łuczników. Okej, okay, super. Aniołki w takim razie dobijają demony, pięknie. Okej, okay, znowu walą mi w łuczników, niech traci w takim razie swoje cenne zasoby many. Ile mam to jeszcze HP na nim? 108? Prawda, oni mi prawie nic nie zrobili tutaj? Halo, co za jakaś słaba armia u przeciwnika? Wkładam za żalenie, że armia przeciwnika się opieprza. To mocno. Okej, okay, zaawansowane ucznictwo, niech będzie. Wieża ognia, okej, okay, ja się tutaj rozejrzę jeszcze, co się znajduje w tych podziemiach, natomiast tutaj będzie można w takim razie chyba wyrekrutować w końcu anioły, co? No super, całego jednego. No i zawsze jest to lepsze niż nic właśnie. Aż tutaj by się przydało właśnie tego wyrekrutować, a akurat jest 7 dzień, więc nic więcej nie zrobię. Dzień susła. Zaawansowana magia ziemi, zdecydowanie. Fabryka machin wojennych, której nic nie kupię, bo mnie nie stać. Proszę bardzo, jest tutaj dalsze przejście. Sporo gogów. Nie mogę tam pojechać od dołu, a niestety nie mogę. Mądrze zrobione. Dobra, to na razie zostawiam, bo i tak nie stać w ogóle na nic. Czekajcie, może nie będę kończył kolejki, może ja sobie tutaj najpierw buduję ratusz. Ale tak, nie mam pieniędzy, więc pewnie dopiero w kolejnym to, żebym mógł ten ratusz wybudować. Będę mógł dopiero go wybudować w kolejnej turze. Drogi uciekają, więc niech spadają. Te pieniądze, czekają mi jednorożca. Czemu by nie? Budujmy sobie ten ratusz pieprzony. Tutaj mam już ratusz, a tutaj też nie mam ratusza, bo po co, bo brakuje mi gildii magów. Mam strasznie dużo surowców, strasznie mało kasy, ale
nie będzie mi się opłacało sprzedawać surowców, dlatego że po prostu ceny będą horrendalnie niskie. Znaczy, będą horrendalnie niskie względem tego, co powinienem dostać naprawdę za to. Ale dlatego, że tutaj po prostu też nie ma zamku wystarczająco dużo. Okej, okay, i przeciwnik tej z całkiem ładną armią jedzie. Co może oznaczać, że ja będę miał przewalone i tego się nie wykaraskam. I prawdopodobnie to też zrobię właśnie, bo w tym momencie nawet nie ma cytadeli, którą miałem sobie zrobić wcześniej. Ale nic, trzeba jakby przejechać tutaj i tyle mogę zrobić. Czyli oddać jakby to miasto na powierzchni prawdopodobnie. Najgorsze to nie będą mieli całkiem sporo aniołów przez to. Właśnie, to jest Mario, dobra. Zajmę w pierdziel. Jak nic. Tam ma Magogi. Jest ma. To ma Magogi. Przepraszam, dobra, koniec głupich draftów. Gorzej. W sensie, dlaczego mnie tak wkurza? Dlatego, że właśnie on mi jest w stanie bardzo dużo zadać obrażeń. Z niczego tak naprawdę. Te gogi mogą mi same w sobie i tak już całkiem sporo krwi napsuć. Oni nic, dobra, atakujemy. Jezu Maria, nie to jednostko, myślę, że aniołami już zaczynam atakować. Dobra, atakujemy takie te czapty. Może spróbuję cokolwiek tutaj przebić, prawda? To co mi wejdzie do zamku. On przynajmniej już many nie ma, tyle dobrze. Załapka nadal nie ma księgi czarów, bo po co, prawda? Z komu księga czarów? Dobra, lecimy na te harpie. Żeby mi tutaj już tyle nie psuły. To jest głupota i to jest strata jednostki w tym momencie. No, tak się spodziewałem też. Tego też się spodziewałem, miałem powiedzieć. Zostają nam trzy anioły, które niewiele mogą, bo zaraz jak dostaną HP ostro. Dając moje szczęście. A dobijajmy chociaż te demony, dobijajmy wszystko co możemy. No, tak się spodziewałem. Wiesz, o dziwo jeszcze żyją. One się same leczą czy coś? Możliwe? Chyba, że to gogi mi tak mało robią, ale nie, one na pewno robią mi więcej. Okej, okay. Sporo na pewno im zrobimy, mimo wszystko obrażeń. Dzisiaj obrażeń, dużo im wojsk zabijemy, więc z tego jestem zadowolony. A z drugiej strony no, mamy siódemki, tak? Trzy siódemki stracone. Do automatu praktycznie. Nie no, nie mam innej opcji, muszę wyjść, więc tak dostanę. To jedyne co robię, teraz walę im obrażenia jak największe. No i proszę bardzo, powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak to poszło. A teraz się... Dobra, tutaj zabarykadujemy. Jest najgorzej. To zło najgorsze po prostu w tym momencie zrobiłem. Wróciłem bohatera, po czym przyszedłem i zabarykadowałem się tam drugim. Bardzo złym człowiekiem. Okej, Archanioł, myślę, że na górę. Teraz do tych gości. Czy mam przyspieszenie? Nie, bo to chyba jest magia powietrza, jak się nie mylę. Chodzi o przyspieszenie. Dobra, w takim razie... Kamienną skórę bym chciał rzucić na Archanioły. Na Archanioła w sumie, bo to jest jeden tylko i wyłącznie. Tą resztę tutaj spróbuję ogarnąć z pozostałych jednostek, które mamy. Bardziej się boję tylko, żeby nic nie stracić tutaj. Dobra, walimy w meduzy. Błogosławieństwo na anioły. Archanioł tutaj bije dalej. Pięknie. Dobra, dobijamy. Dobijamy też i Antikorę. Fajnie, że na siebie wszystko z broni przyjmują z pozostałych jednostek, to jest śmieszne. Okej, GG. Załatwione. Zacznijmy trzej z broni, którzy nic tutaj nie wnosili i tak. Lol. Zaawansowany talent magiczny, albo ekspert mądrość. Dobra, ekspert mądrość. Znacznie bardziej mi się to opłaca. I teraz tak, ile mam kasy? 40, dobra, wiecie co? Spróbujemy zrobić trochę inaczej. Mianowicie sprzedamy większość rzeczy. Dlatego, że mi się to po prostu bardziej opłaci. Chcę sobie tutaj zrobić armię i żeby tego gościa pokonać. Potem jak on tutaj wyjechał. Rtęć też niech będzie. Chyba tylko kryształki, jak się nie mylę. Na aniołki.
Dobra, i liczmy na to, że on tutaj spróbuje znowu przyjechać. On też sobie niestety wyrekrutował te anioły. Jednego, jak się nie mylę, przynajmniej. No i teraz to nadchodzi czas na największą bitwę naprawdę, która nas czeka. Prawdopodobnie. Okej. Okay. Nie mogę za wiele co nic zrobić. Okej. Okay. Dalej atak w tego anioła. Tego anioła zaraz rozwalimy, tak myślę. Wiesz, tak teraz patrzę, to nie wie, tego wyrekrutowałem tak naprawdę, ale to pewnie się składa na to, znaczy składa się prawdopodobnie na to kilka innych czynników, na przykład to, że nie miałem co wyrekrutować z tych jednostek tutaj. I tak naprawdę jedyną moją siłą są w tym momencie anioły, które w ogóle przeszedłem, pomyliłem znowu z gryfami, nie wiem dlaczego. One mają zupełnie inny zasięg ataku. Ta panowie pikniężnik się tutaj powoli przemieszczą. Znowu nie kupiłem jej księgi i zaklęć. Po co? Kolejne moje bohaterce, w sumie dokładnie mówiąc. Jej znowu. Przednia też niestety jej nie miała. Zobaczmy na to, że nam się uda. Chociaż patrzę na to, został nam tylko jeden anioł. 160 HP. Nie uda się to. Nie ma szans niestety. Ale z jakąś magią, nie no, ona ma 10 manu, to już w ogóle... tragedia absolutna. 40 gogów to też jakby patrząc na to już wiem, że szanse są absolutnie nikłe, będzie też praktycznie zerowe. Okay, jestem w stanie zabić tego gryfa. Jestem, ale gryf to mi tam dużo nie zrobi. Bardziej w ten sposób zróbmy. Anioł, ile ci zostało? 71 HP. Bite gogi. Bitego goga, nie chcę, da cierpi, jest marynie za zło. Okej, proszę tego nie powtarzać. To był pewnego rodzaju żart, to była konwencja żartu. Proszę tego nie powtarzać nigdzie potem. Dalej. A powiem wam, że szczerze, oczywiście niewiele brakło. Niewiele brakło, jestem zadowolony z tego, co wyniknęło. Natomiast tutaj bym sobie zrekrutował trochę jednostek, ponieważ widziałem, że przeciwnicy już się poszukują na mnie. W ogóle tak, by the way, tylko mówiąc, to my to... Mogę zacząć szczerze mówiąc z podziemi. Bardziej mi to nawet pasuje, bo mam lepsze możliwości, większe możliwości. Jeśli chodzi o jednostki i tak dalej. Natomiast ten pan niech tutaj dalej się przemieszcza. Okej, okay, to jest przejście. To dobrze wiedzieć. I to jest chyba koniec, czy jeszcze będzie się chyba... Tak, będzie się chyba dało jeszcze tutaj w ogóle zakręcić całą tą mapą. No, ale chciałem zakończyć tą misję, co? Tak, chciałem zakończyć, no jasne, lepiej. Już chciałoby się. Dobra, 8 i 14. Zobaczymy, czy damy radę. Wątpię. Patrzę na to, że mamy gogi. Raczej szanse są nikłe. Czy w sensie mam tylko i wyłącznie gogi, o to mi chodzi. Okej. Okay. On ma 9 many, natomiast więc też raczej dużo nie zrobi, na szczęście. Ofliki niech stoją. 7, 14, 7, 15. Walimy w tych obserwatorów. Tyle po walaniu w obserwatorów mi zostało. Teraz spróbuję dobić chociaż te piekielne ogary, dokładnie mówiąc. Nie widzę szans na wygranie tego niestety. Znowu. Jeśli to wygląda, jakby on miał dosłownie to samą rekrutację, tylko jeszcze dodatkowo do tego kilka jednostek. Tyle to naprawdę mogę powiedzieć. W sensie, no niektórych oczywiście nie ma, ale uważam, że jakby jego armia jest mimo wszystko silniejsza, a niestety nie ma żadnych łuczników tutaj. Przez własną oczywiście głupotę dodatkowo. Ja dobijamy tego pięknego gara, bo on mi tutaj go będzie psuł. I oczywiście jeszcze bym je rzucił... jak się nazywa? Strzałą magiczną. Ale najwięcej zrobię, jak mu walnę w troglodytów, niestety. To już jest ten moment, gdy zastanawiałem się, czy nie walić w troglodytów, bo mi się to bardziej opłaci. I przynajmniej kogoś zabije.
jest koniec, to ja mówiłem. On miał sporo więcej jednostek, na przykład miał właśnie troglodytów, miał te, tych obserwatorów i te meduzy, które były zamiast moich, powiedzmy, zamiast moich nie chochlików, tylko chowań, nie, przepraszam, dobrze mówię, chochlików i gogów. Chochliki chcą dołączyć, to ja je przyjmę, przy czym w tym momencie łączenie tego z Inferno mi zupełnie nie widzi, nie robi różnicy. Chciałem być szczery. Okej, okay, i znowu w sumie jesteśmy w kropce tak trochę. Chciałem być szczery. Znowu jesteśmy w sumie tak trochę bez armii, bez niczego i teraz się baw, człowieku. W jaką chęć bym to przyspieszył, zostało tak tylko 10 minut, więc wątpię, abym przez 10 minut w stanie coś więcej zrobić. Jezu Maria, czy on naprawdę zostawił kolejne miasto puste? Ja pierdykam. To się tak serio. To jest na tyle nienormalne. Zostawić całe miasto puste. Kasa mi się skończyła, okej, okay, dobrze wiedzieć. Ale przynajmniej mam teraz dwa miasta znowu, których znowu wysysam hajs dosyć mocno. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy jeszcze do kamienia wiedzy za chwilkę. Ja sobie dorekrutuję resztę chochlików. Te bractwo ognia też nie mam. Ale to mniejsza. Czekajcie, czemu to jest bractwo ognia? A w tym drugim mieście. Aha, bo okej, drugie miasto to jest ten, to jest inny rodzaj. Dobra, okej. Okay. Przy tym miałem takie coś, że. Czemu miałem dwa miasta Inferno? A przecież to Inferno było w drugim końcu mapy, prawda? W sensie w drugim narożniku. Najgorsze, najbardziej mi to wkurza to, że to jest malutka mapa, a ja się daję tak naprawdę na niej najwalić w tyłek, że tak powiem. Ostro. Nie, dobra, zostawiam to, niech to sobie istnieje po prostu na razie. A ciul, rozwinę sobie to miasto, niech będzie ono. Znaczy ja wiem, że to jest więcej Inferno, ale niech będzie rozwijane tamto, bardziej. Po prostu bardziej mi się podoba jako prawda, zamek. Akurat tamten. I tutaj też jest miasto. I jak widzę, z tego co widzę, to one są na skos porobione. Żeby nie było tak, że sobie z jednej strony przejmiemy i mamy dwa te same zamki. To jest w sumie taktycznie też ciekawe, bo rzeczywiście ma to jakiś pewnego rodzaju sens. Żeby nie było tak, że przeciwnik sobie po prostu tak wbija i ma automatycznie dwa zamki i sobie, prawda, między nimi farmi. Tylko nie, musi mieć na skos. Najlepsze tam nie ma takiego szybkiego dostępu, prawda? Jak mają szybki dostęp. Ja już w ogóle ze rzeczy tutaj gadam. W sensie to jest tak trochę idiotyczne z mojej strony. Okej, klasycznie nie mogę nic więcej zrobić, więc błogosławieństwo poleci na Archanioła. Aż powinienem mu rzucić twardą skórę bardziej. No i niech tego Goga tutaj bije. Myślę, że uda nam się to zrobić w miarę bez strat, chociaż gwarancji takiej nie mogę sobie dać. Będzie strata co najmniej jednego anioła. Trochę zaboli. Jak nie tej walnie te obrażenia. Nie w harpie. Słyszę, że będzie stracony anioł niestety. Będzie anioł, nie archanioł, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Patrzę na obrażenia, no 37 HP mi zostało niestety. Choćbym chciał. Niestety nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby on przeżył prawdopodobnie. Zaraz zostanie i tak zwierzę uczniczej, więc padnie jeden. Tak też się stało. Czekajcie, nie mogę, aha, mogę skrzesić cały oddział, nie mogę skrzesić konkretnej jednostki. No nic, straciliśmy tam jednego, nawet bywa. Ekspert magii ziemi. Mamy kolejny kamień wiedzy. Dobra, w takim razie myślę, że podbijemy całe w ogóle podziemie. I potem zrobię mu syf na powierzchni. Bo w sumie to zostaje na to jedno miasto, które jest. Labirynt, dobra, niech będzie. Labirynt sobie mogę zrobić akurat. Okej, okay. To na razie tyle. Co ja muszę zrobić? Ja muszę wszystkich bohaterów mu rozwalić? Chyba tak. I zaczyna się teraz on tutaj wbił ze swoją armią z góry. Tutaj ja mówię, najbardziej wkurza to, że on idą na bohaterów po prostu. I przez to jest mi w stanie zrobić bardzo dużo przyjemnych rzeczy.
Niestety mam magogi znowu i kuszników. Nie, przepraszam, nie, dobrze mówię, kuszników. Choćby nam się udało zabić tego anioła, to już i tak będzie zawsze coś. Całkiem sporo. To tyle chyba zabijania anioła, jak to z tego co widzę. O, irytujące, strasznie tego nie lubię. Mamy tak naprawdę na jedną armię, której nie rozdzielę teraz, no bo to po prostu nie ma sensu, bo rozdzielenie tej armii powoduje tylko i wyłącznie większą przegraną. Bez szans na cokolwiek, mogę wszystko zautomatyzować tą bitwę, żeby przegrać i tyle. O, nie lubię tego, nie podoba mi się to strasznie. Dobra, jadę na tego gościa, żeby mu to odbić. Że mi nie odbił tego na dole, w sensie, że mam tutaj swoje jakby miasta tego samego typu mam cały czas. W ten sposób przynajmniej jakby utrzymuję to, że mogę jakoś połączyć. Dobra, z tego co widzę, on się tutaj kieruje. Dałoby się tutaj kogokolwiek zwerbować. Na Magbite nie będzie. Powiedz mi, że ty chociaż masz kobieto księgę czarów. Tam masz, jako magbitewny, chociaż ty masz. Powinnaś to tak zostawmy. Okej, okay, i przyjechał tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby zebrać moje artefakty, tak? To już stąd nie wyjedzie w takim razie. Okej, okay, rekrutacja znowu wszystkiego. I to całkiem nieźle nam poszła ta rekrutacja, jeśli mam być szczery. Jak sama rekrutacja wszystkiego, tutaj nam już brakło. A powiem wam, że jeżeli tak to się utrzyma, to będziemy w stanie nawet zebrać tutaj całkiem sporą armię. O, tak, to tyle jeśli chodzi o moją armię. Magiczna strzała, to jest wszystko co mogę zrobić, super. Klątwa. Tak, to akurat się nam nie przyda na anioły. Rękę śmierci mogę rzucić na... Niech będzie na Manticory. Okej, okay, więc... O, jeszcze nam świetnie trafił bramy przy pierwszym ataku. Wspaniale po prostu. Janioł nie żyje, okej, okay, super. Udało nam się i tak sporo zrobić w tym momencie, uważam. No i szczerze mówiąc, bardzo mądrze tutaj przeciwnik robi, bo on gra na wyniszczenie, on sobie obczaił te magogi wokół, znaczy w sensie wokół swoich gogów tutaj ustawił praktycznie mur. Bo dobrze wie, że ja jeżeli tutaj wbiję nawet, i tak nie jestem w stanie mu zrobić nic specjalnego. Nie jestem w stanie zrobić specjalnie dużych obrażeń. Bo nie mam żadnego łucznika tutaj na wieży, tak po prostu. Dobra, kończymy te hopniki tutaj, tyle na ile możemy. A z drugiej strony trafił mi bramę, więc też nie mogę tam siedzieć cały czas, tak, w środku. No i co więcej, ma też więcej oddziałów właśnie dystansowych. No i poza tym ma też jednostki latające na przykład, którymi też może jeszcze gorsze rzeczy zrobić. Ta magiczna strzała druga niech leci tam, cokolwiek. To jest już takie bardziej rzucanie się, po prostu żeby się rzucić czy coś. Wiecie, tak żeby mu wyniszczyć jak najwięcej jednostek. I tak swoje tuż tam wbije i mu to zniszczę wszystko. To wkurza mnie to, że jakby no nie połączy sobie tych moich właśnie mini armii, które sobie zacząłem budować. Znaczy mini armii, to nie jest mini armia, to są jakieś tam pojedyncze jednostki praktycznie. Naprawdę podwójmy to i zawsze jest to coś. 5, 61, 68. Teraz walimy 68. No i tak jak mówiłem, tak też się stanie. A im się już w ogóle skończyły tym meduzom strzały, no tak, bo jak żeby inaczej. I tyle, to jest wszystko znowu. Nie, strasznie nie lubię takich rzeczy. W sensie irytuje mnie to, jeżeli przeciwnik ma po prostu miliard bohaterów. A ja nie mogę sobie bardzo nawet rozdzielić swojej armii, żeby to miało ręce i nogi sensownie. Dobra, odbijamy naszą bazę poprzednią. Nasz Dragonite. Tarcza. O, tarcza działa za to na wszystkich. Miło. Trzeba została na minuta, no ale nie, już więcej jeszcze nie zrobię. Mnie też to trochę zmęczyło, jeśli mam być szczery, ta misja. Znaczy, nie dlatego, że tak jak mówię, ona jest banalna wręcz. Bardziej zmęczyło mnie to, że trzeba po prostu się tyle bawić z tymi przynajmniej przeciwnikami. Strasznie lubię, tak jak mówię, jak... Tak,
Powtórzenie w każdym zdaniu. Gdy wbija mi się po prostu pierdylia w przeciwniku. Ty masz, że teraz jeszcze straciłem super po prostu dwa anioły. Najlepiej. Znaczy, oczywiście to powinien być wielki cudzysłów. Tym najlepiej. Właśnie wbijemy tutaj, zrobimy im syf. Chcę im zniszczyć tych bohaterów tutaj, którzy są. Albo przynajmniej jednego z nich. Tutaj mogę dorekrutować jednostki, chociaż na niewiele mi się to zda, zakładam. Dzień trzeci, więc mogę ulepszyć sobie labirynt minotaurów. Czyli labirynt. No, labirynt minotaurów na jedno wychodzi w sumie. I ten gość się przeniósł tutaj, tutaj mamy tego słabszego. Chcę mu zniszczyć tego słabszego, żeby on mi tutaj potem nie odbił tego zamku. Jak już się do niego dostanę. Ja wiem, że już nie mogę zdobyć więcej doświadczenia. Jestem tego świadom. Ten mnie oczywiście zaatakuje na zamek, bo jak żeby inaczej, niczego innego się nie spodziewałem od jego strony. Chciałem być szczery. Ramantikory są tutaj, ja je przeniosę troszkę niżej. Atak harpi na harpie, to będzie w ogóle ciekawa bitwa, pewnie na wyniszczenie trochę. Zapomniałem o tym, że one mogą kontratakować mimo wszystko. Ale on, co najlepszy, nie ma żadnych jednostek dystansowych. Okej, to może być nasza szansa w takim razie, żeby z nim wygrać. Zobaczcie, że jakby to przedłużyłem, ale chciałem to przedłużyć, tak? To jest moja decyzja w tym wypadku. Mocno spowodowana tym, że chcę jakby pozbyć się największego, najbardziej irytującego problemu, żeby następny gameplay już zacząć powiedzmy ze spokojem ducha, czy coś, nie wiem jak to nazwać. Wiecie, żeby po prostu się już tak nie irytować na to, co się dzieje. Mary, te biedne jego ryty po prostu, które tutaj dostają chore wręcz obrażenia. Czy chore obrażenia? Dostają chory fokus, tak? Okej, hipnozy mi rzucił na reglodytów, niedobrze. A w ogóle oni są odporni na oślepienie. W sumie nie mają oczu sensowne. Chyba nie atakuję już tutaj dalej. Na razie będę walił dalej zasięgowo. Na szczęście on mnie nie może moimi jednostkami zaatakować, więc jest to duży plus dla mnie. Okej, troglodyci padli. Spoko. Ja atakuję harpiami na harpie i to będzie już teraz walka na wyniszczenie, tak jak mówię, w wypadku harpi. Natomiast pozostałych dobijamy na tyle, ile możemy z innych jednostek. Oczywiście mam już tutaj dziury w murze od dłuższego czasu, no ale co ja z tym zrobię? Wiele. A, może mnie jednak zaatakować moimi jednostkami. Cholera jasna, no. Chyba ja nie mam many już, żeby mi to robić więcej. Dobijamy mu pozostałe resztki oddziałów. Ja już mam tego tą meduzę tutaj na baszcie uczniczej. To mi bardzo ratuje ten tyłek, jeśli mam być szczery. A ja się nie rzucam. Ja po prostu właśnie chciałem być, że ładnie poczekam, aż oni sami wejdą. Bo w tym momencie i tak ich dobijamy wewnątrz. I udało się. Wybroniliśmy się. Ja pierdykam. Wybroniłem się z tego. O, nienawidzę po prostu tego. Dobra, ostatnia bitwa, żeby to już wyjaśnić, wyjaśnić sprawę w podziemiach i w kolejnym odcinku zakończymy po prostu to wszystko. To jest chyba jego aktualnie najsilniejsza armia, jak się nie mylę. Wiesz, tak jak mówię, no. Mogę się mylić. To nie zaprzeczę, jeśli tak jest. Okej. Okay. Atak tutaj w chochliki przede wszystkim. Tracimy tutaj na pewno parę aniołów. Może nawet więcej niż parę. No, okej. Okay. Straciliśmy tylko jednego na szczęście. Co nam się udało. Dobra, chcę zobaczyć tylko jeszcze jedną rzecz. Mianowicie jego armię tutaj na górze. Okej, okay. Tak, dobra. Bo w następnym odcinku w takim razie to zakończymy już przy pomocy, myślę, że aniołków naszych. To nie jest przypadkiem 109 odcinek, chyba tak. Jeśli nie, to przepraszam. Najwyżej to nadpiszę, prawda, bo będę wpisywał tam dalej. Bo już gdzieś tam straciłem dawno temu rachubę z tymi odcinkami. A tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wejść na naszego Discorda, że was serdecznie zachęcam, zostać moimi patronami na Patronite, bo każda złotówka jest się do rozwoju kanału. Tymczasem do zobaczenia już w kolejnym odcinku, w którym zakończymy, myślę, tą misję i przejdziemy do ostatniej misji tej kampanii, bo wydaje mi się, że tej kampanii, przepraszam, subkampanii, ponieważ te subkampanie chyba mają po 3 misje tylko i wyłącznie. A tak jak mówiłem, do zobaczenia i na razie.